Czy opalanie się jest zdrowe? Najczęściej mówi się, że opalanie nie jest zbyt korzystne dla naszego organizmu, ale jak zawsze kwestią jest to, w jaki sposób coś robimy, czy robimy to w odpowiedni sposób i tak samo jest z opalaniem. Jednak zacznijmy od tych zagrożeń, zagrożeń jakie mogą być dla naszego organizmu. Oczywiście zbyt długa ekspozycja na promienie słoneczne, brak zabezpieczenia naszej skóry przed tym, przed tymi promieniami słonecznymi, to wszystko powoduje, że nasza skóra może na przykład mieć przyspieszone procesy starzenia, po prostu będzie wyglądała i będzie niestety w takiej gorszej kondycji. Po prostu o wiele szybciej będzie się starzała. Do tego zbyt mocne opalanie przyczynia się też do zachorowań na czerniaka. Słońce może też powodować alergię podrażnienia skóry. Coś, o czym bardzo często niestety zapominamy. Niestety należy również uważać w przypadku opalania się na niektóre leki oraz na niektóre zioła, które mogą się po prostu nie dogadywać z tą zbyt dużą ilością słońca. I efekty mogą być bardzo niekorzystne. Są to oczywiście zioła, leki fotouczulające, oraz też pożywienie fotouczulające. Tutaj nie będziemy się w ten temat zagłębiać, ponieważ niedługo pojawi się materiał o ziołach fotouczulających, czyli ziołach, które mogą powodować, przyspieszać niestety te negatywne problemy, kiedy je stosujemy i kiedy się opalamy. Więc, jak widać, opalanie może być bardzo czymś negatywnym dla naszego zdrowia i w negatywny sposób wpływać nie tylko na kondycję naszego ciała, na nasze zdrowie, ale też na nasz wygląd, na nasz wygląd ponieważ ta Starzej wyglądająca skóra, szybsze procesy starzenia się skóry, no niestety nie są tym, czego byśmy chcieli po opalaniu. Ale opalanie się, a dokładniej można powiedzieć, promienie słoneczne są również potrzebne, żeby nasz organizm mógł działać w sposób prawidłowy. Słońce jest czymś bardzo potrzebnym, żeby nasz organizm mógł produkować witaminę D. Witaminę D, która odgrywa niebagatelną rolę w funkcjonowaniu naszego organizmu. O czym już jest materiał na kanale. Słońce do tego stymuluje też wydzielanie endorfin, czyli mamy po prostu lepszy humor. To jest taka prawda doskonale znana, że słoneczna, ładna pogoda, w tym promienie słoneczne, powodują, że nasz humor jest lepszy. Słońce, opalanie, może też w pozytywny sposób wpływać na ból, ponieważ w lekki sposób łagodzi ból mięśni, ból stawów, bóle reumatyczne. Po prostu to nagrzanie, to działanie tego słońca może ten ból lekko ukoić. Oczywiście opalanie też, takie racjonalne opalanie, może też poprawić w lekki sposób nasz wygląd, to jak wygląda nasza skóra, ponieważ lekka opalenizna naprawdę wygląda bardzo, bardzo fajnie. Pamiętajmy jednak, że nie każdy może się opalać. Osoby mające bielactwo, uczulenia, nadwrażliwość na promienie słoneczne oczywiście. Muszą uważać, ale do tego również osoby, które mają problemy z sercem, w ogóle z układem krążenia, z nerkami, z tarczycą, również muszą uważać na opalanie, ponieważ ich organizm może po prostu w negatywny sposób to opalanie odbierać. Ale takie osoby, kiedy mają takie większe problemy z tymi wymienionymi problemami, chorobami, oczywiście są pod opieką specjalistów, powinny być pod opieką specjalistów. I powinny się po prostu z tymi specjalistami skomunikować, i dowiedzieć, jak, jak długo, w jaki sposób mogą się po prostu opalać. Czyli, jak zawsze, największym, największym, najważniejszym elementem jest to, żeby robić coś z głową, żeby nie przesadzać, żeby po prostu to opalanie było przyjemnością i czymś, co możemy robić w sposób zdrowy i w sposób właściwy, a nie czymś, co może nam zaszkodzić. Tutaj od razu zapraszam na mój kolejny materiał, w którym po prostu będę mówił o tym, w jaki sposób tak pozytywnie dla naszego organizmu, czyli po prostu zdrowo się opalać. Ponieważ można również się opalać zdrowo, tylko trzeba się pilnować i trzymać kilku takich najważniejszych zasad. Będzie to takich 10 zasad zdrowego opalania. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.